Zaginięcie członka rodziny to co do zasady zdarzenie nagłe, niespodziewane i na ogół trudne do jednoznacznego sprecyzowania skutków. Urwane wszak zostają wszelkie kontakty, często jakiekolwiek ślady i oznaki kontynuacji życia. To dramat dla bliskich, czas zawieszenia, niepewności, nadziei i ciągłego wyczekiwania. Często przy tym wszystkim to dodatkowo także czas walki o rzetelne śledztwo i zaangażowanie śledczych. Zapraszam do województwa zachodniopomorskiego. Jest początek 2006 roku. Mroźna dla odmiany zima. Od zaledwie 3 tygodni urząd prezydenta RP pełni Lech Kaczyński, jako zwycięzca w drugiej turze wyborów z Donaldem Tuskiem i jako następca Aleksandra Kwaśniewskiego. Premierem jest Kazimierz Marcinkiewicz. Rzgów po 136 latach odzyskuje prawa miejskie, a jeszcze o tym nie wiemy, ale za 2 tygodnie na Śląsku będzie miała miejsce największa katastrofa budowlana we współczesnych dziejach Polski. W trakcie ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych runie dach międzynarodowych targów katowickich. Tymczasem my jesteśmy w zupełnie innym rejonie Polski, w Kamieniu Pomorskim, niespełna 10-tysięcznym uzdrowiskowym mieście na pobrzeżu szczecińskim, nad Zalewem Kamieńskim, dosłownie 8 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Tu, w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Topolowej, mieszka 23-letnia Justyna Kanicka z rodzicami i młodszym bratem. Justyna jest pogodną, uczynną, sympatyczną dziewczyną. Raczej nieśmiałą, dość zamkniętą w sobie i skrytą, ale przy tym wszystkim lubianą. Studiuje zaocznie na Wydziale Ekonomii Akademii Rolniczej w Szczecinie, ale i pracuje w oddziale jednego z banków w swoim rodzinnym mieście, w Kamieniu Pomorskim. Od kilku miesięcy spotyka się ze swoim rówieśnikiem, Rafałem. I choć Rafał jest dla niej całym światem, nie obnosi się z tą znajomością. Przynajmniej na razie. Wynika to z faktu, że chłopak, Rafał, oficjalnie od dłuższego już czasu spotyka się z kimś innym. Choć spotyka, to w tym przypadku niezbyt właściwe określenie, bo chłopak ze swoją dziewczyną mieszka. Justyna, jak łatwo się domyślić, nie jest szczęśliwa z takiego układu, ale dla tej relacji jest w stanie wiele znieść. Rafał zapewnia o swojej miłości i obiecuje rychłe zakończenie tamtego związku i wyprowadzkę od dziewczyny. 23-latka twierdzi, że warto czekać. Wszak Rafał jest tym mężczyzną, czy takim mężczyzną, o jakim zawsze marzyła. Na chwilę obecną, za prośbą i namową chłopaka, muszą się ukrywać i spotykać w różnych, bardzo nietypowych, wręcz dziwnych miejscach, jak na przykład las, stare działki czy nawet pusty cmentarz. Jedynym, nazwijmy to normalnym miejscem spotkań wydaje się być mieszkanie sąsiadki z Topolowej, która to na czas swych wyjazdów do Niemiec zostawia Justynie klucze, by ta się nim opiekowała. Ale czego się nie robi dla miłości, dla tego wyśnionego? Wizja wspólnej, jakże przecież nieodległej według zapewnień przyszłości, jest piękna. Tymczasem matce Justyny trudno zaakceptować taki stan rzeczy. Radzi córce, aby jak najszybciej zakończyła ten nieczysty układ. Justyna jednak ani myśli rezygnować z miłości swojego życia. Jest przekonana, że warto w tę miłość inwestować, że jest warta wszelkich wyrzeczeń i niewygód w dążeniu do celu, jakim jest wspólna przyszłość. Temat potajemnego związku córki bywa więc zarzewiem stosunkowo częstych spięć na linii zakochana córka, zatroskana matka. 13 stycznia 2006 roku jest piątek. Dzień właściwie jak co dzień. Minęło już wystarczająco dużo czasu od świąt, Sylwestra i powitania Nowego Roku, by na dobre wdrożyć się już w szarą codzienność. Rano w mieszkaniu Kanickich Marianna i Sławomir, rodzice Justyny, i ona sama szykują się do pracy. Brat do szkoły. Dzień zaczyna się wspólnym śniadaniem. Justyna jest czymś zmartwiona, jakby nieobecna, zamyślona. Ale niewykluczone, że po prostu niepocieszona faktem rozpoczęcia kolejnego dnia, od zwyczajnie koniecznością wyjścia spod ciepłej kołdry, wstania i pójścia do pracy. Nikt jednak o przyczyny takiego stanu rzeczy, emocji i myśli jej towarzyszących nie wypytuje, przyjmując to ostatnie za najbardziej prawdopodobne. Dopiero późniejsze tego dnia wydarzenia nakażą wrócić myślami do tego poranka. Po pracy późnym popołudniem Justyna wraca do domu. Jest piątek, początek weekendu, ale przecież dla zaocznych studentów weekend to pracowity czas, czas zajęć na uczelni. Justyna wybiera się więc do Szczecina, już dziś. Najbliższe dwie noce spędzi u koleżanki tamże. Często tak właśnie robi, kiedy ma zjazd na uczelni. Po 2 godzinach od powrotu z pracy, dokładnie o 19:20, dopina walizkę, rzuca stojącej przy oknie matce: nie patrz ciągle przez okno, jakbyś wszystko chciała wiedzieć, i wychodzi. Mija kilka godzin. W domu Kanickich wszyscy już śpią. Jest środek nocy, kiedy to zupełną ciszę niespodziewanie przerywa telefon Mariusza, brata Justyny, dźwiękiem przychodzącej wiadomości. To SMS od Justyny. Pisze w nim, że pokłóciła się z matką, w związku z czym niniejszym zrywa wszelkie kontakty z rodziną i wyjeżdża. W domyśle gdzieś daleko. Nazajutrz rano okazuje się, że podobną wiadomość otrzymała również koleżanka Marta ze Szczecina, która to zaniepokojona nocnym SMS-em postanowiła skontaktować się z rodziną. I tym samym dla Kanickich stało się jasne, i teraz już pewne, że Justyny nie ma w Szczecinie, a przynajmniej nie ma jej u Marty, u której przecież miała na weekend się zatrzymać. Zarówno brat, jak i przyjaciółka od razu zauważyli, że nocny SMS od Justyny zasadniczo różni się od innych, które wysyłała w przeszłości. Przede wszystkim napisany jest w specyficzny sposób, bez użycia spacji. Poszczególne słowa wyróżnia jedynie wielkość liter. Nie jest to w stylu Justyny. Dogłębna analiza słowo po słowie doprowadza również do wniosku, że i treść, sformułowania, konstrukcja zdań różni się od tych, których na co dzień używa Justyna. Do jednakowych wniosków dochodzi i brat, rodzina i koleżanka. Spostrzeżenia poddają w wątpliwość fakt, że autorem wiadomości, którą otrzymali, jest ich siostra, przyjaciółka i córka. Wszystko staje się dziwne i niepokojące. Tym bardziej, że skontaktowanie się z dziewczyną od momentu feralnej wiadomości jest niemożliwe. Telefon jest wyłączony. Mija weekend. Weekend pełen nerwów i niepokoju. W poniedziałek rano pan Sławomir, ojciec Justyny, udaje się do banku, gdzie dziewczyna jest zatrudniona, w nadziei na wyjaśnienie sprawy, tajemniczej wiadomości, wyłączenia telefonu i milczenia. Po prostu w nadziei na ujrzenie córki i możliwość porozmawiania. Tam jednak dowiaduje się, że Justyna ma na dziś wypisany urlop. Jednodniowy, na ten jeden dzień. Kiedy nazajutrz z tą samą nadzieją pojawia się ponownie, okazuje się, że nie tylko znów się nie pojawiła, ale i wraz z nią, co zostało właśnie odkryte, zniknęło z banku również kilka tysięcy złotych. Część z pieniędzy, do których jako pracownica tegoż miała dostęp. Czyżby rzeczywiście zechciała zerwać kontakt z bliskimi, z całym dotychczasowym życiem i zniknąć? No ale z drugiej strony ten SMS, on nie mógł być napisany przez nią. Kłębiące się myśli znów niepokoją rodzinę. Tego dnia, we wtorek 17 stycznia, Kaniccy postanawiają już zgłosić zaginięcie na policję. Zostaje sporządzony rysopis i publikacja. Zaginęła Justyna Kanicka, lat 23, włosy jasne, średniej długości, wzrost 156 cm, oczy piwne. Miała na sobie czarny, długi płaszcz z kapturem zapinany na zamek i guziki. Kozaki czarne, długie do kolan. Zapinane na zamek, ze spiczastymi noskami. Golf koloru brązowego, z przodu pasek ze sprzączką koloru srebrnego. Znaki szczególne, jedna krótsza noga i krzywy ząb. Szereg pytań wciąż nie daje spokoju najbliższym. Czy Justyna w ogóle pojechała do Szczecina albo gdzieś dalej, jak wynika z treści SMS-a? Upomniana przez dziewczynę pani Marianna przestała wyglądać przez okno i nie widziała, w którym kierunku ostatecznie udała się córka po wyjściu z domu, feralnego 13 stycznia, w piątek wieczorem. Ale widziała ją sąsiadka. Ta jest przekonana, że 23-latka szła sama, z walizką, w kierunku ulicy Szczecińskiej. Co ciekawe, zmierzając na dworzec, raczej wybrałaby przeciwny kierunek. Poszłaby w stronę ulicy Wolińskiej. Raczej, bo idąc Szczecińską też można dojść na dworzec. Jest to droga alternatywna, ale jednak o co najmniej 200 metrów dłuższa. W mieście pojawiają się plotki. Ktoś widział Justynę w dniu zaginięcia, jak wsiadała do jakiegoś samochodu. Ktoś inny widział ją w okolicy dworca, w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Żaden świadek jednak nie zgłasza się na policję. Tymczasem w toku prywatnego śledztwa, prowadzonego przez rodzinę i znajomych, przewija się wątek Rafała S. i specyficznej relacji łączącej go z zaginionym. O dziwności tych relacji, poza potajemnymi spotkaniami w niecodziennych miejscach, może świadczyć też, a właściwie przede wszystkim fakt, iż, jak się okazuje, Justyna regularnie oddawała mu większą część swojej wypłaty. Była aż tak zakochana? Aż tak w nim zadłużona? Przyjaciółka twierdzi, że tak właśnie było. Była ślepo zakochana. Wyniki prywatnego śledztwa systematycznie zostają dostarczane na policję. Osoba Rafała S. zostaje właściwie podana śledczym na tacy. Ale ci zdają się nic z tymi informacjami nie robić. Wygląda na to, że zgłoszenie zaginięcia Justyny Kanickiej na dobre spoczęło w szufladzie. A osobą Rafała S. nikt tak na dobrą sprawę nie ma zamiaru się zainteresować. Miejska plotka niesie, że Rafał jest cennym i zaufanym informatorem policji w innych sprawach. Czy to mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy? Dopiero w kwietniu, a więc 3 miesiące od zgłoszenia, śledczy zabezpieczają bilingi z telefonu zaginionej. Ich analiza doprowadza do pojawienia się dwóch nowych tropów. Jeden prowadzi do Wielkiej Brytanii, drugi do Szwecji. Ale wbrew pozorom nie popycha to śledztwa do przodu. Trop szybko się urywa. Rodzina Kanickich, dostrzegając opieszałość policji i właściwie brak jakichkolwiek rezultatów poszukiwań, decyduje się na nawiązanie współpracy ze znanym detektywem Krzysztofem Rutkowskim. Zdeterminowana o pomoc, jakąś wskazówkę, prosi też jasnowidza. Ten ostatni, Krzysztof Jackowski z Czuchowa, po swej wizji nie ma optymistycznych informacji dla rodziny. Twierdzi z całą pewnością, że dziewczyna została zamordowana. Zamordowana przy użyciu jakiegoś tępego narzędzia, a jej zwłoki zostały wyrzucone do Odry. Kaniccy nie dają wiary tym wizjom. Wciąż żywią nadzieję, że ich krewna żyje, że pomimo niepokojących sygnałów może jednak uciekła, może uległa jakiemuś wypadkowi i straciła pamięć, a w najgorszym wypadku została porwana, ale żyje. Ślą pisma do organów państwowych z prośbą o pomoc, o interwencję, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Prokuratora Generalnego, a nawet do Kancelarii Prezydenta. Długo bez rezultatu. Ostatecznie doczekują się odzewu ze strony właśnie tych ostatnich, urzędników Kancelarii Prezydenta. Po ich interwencji w 2010 roku sprawę przejmuje Szczecińskie Archiwum X. Funkcjonariusze Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych na nowo dokonują rozpoznania okoliczności zaginięcia Justyny. W ten sposób, po 5 latach starań rodziny, dopiero teraz, a jest rok 2011, śledczy docierają do Rafała S. i na dobre się nim interesują. Ale Rafał zaprzecza, jakoby kiedykolwiek łączyły go jakieś bliższe relacje z Justyną Kanicką. W wielu kwestiach zasłania się niepamięcią. Tłumaczy, że wskutek urazu, jakiego doznał jakiś czas temu w wypadku samochodowym podczas wyścigów, miewa zaniki pamięci. I tak na przykład nie pamięta, co robił 13 stycznia 2006 roku, ani w dniach kolejnych. Nawet w normalnych okolicznościach to nie powinno dziwić, wszak minęło 5 lat i nawet w pełni zdrowemu trudno sobie przypomnieć zdarzenia konkretnego dnia lata temu. Ale dla kogoś, kto ma jakiś związek ze sprawą, a przynajmniej dobrze znał zaginioną, to tłumaczenie wydaje się bardzo wygodne. Rafał bierze udział w nieformalnych, niezbyt legalnych wyścigach samochodowych. Ma kilka aut. Okazuje się, że jedno z nich, Hondę CRX, sprzedał krótko po zaginięciu Justyny. Funkcjonariusze Archiwum X lokalizują auto i przeprowadzają oględziny jego wnętrza. Pomimo wykonanego uprzednio prania chemicznego pokrowców foteli, ujawniono na nich ślady krwi. Niestety, z żadnej z pobranych próbek nie udaje się wyodrębnić DNA. Nie udaje się nawet potwierdzić bez cienia wątpliwości, że to ślady krwi ludzkiej. Tymczasem Rafał S. odmawia poddania się badaniu wariografem. Wyprowadza się do Niemiec i tam zakłada rodzinę. Archiwum X udaje się odzyskać telefon Justyny, który przez lata zdążył już przejść kilkukrotnie z rąk do rąk. Pomimo dużego zużycia telefonu, właściwie już jego bezczynności i pewnie kilkukrotnego czyszczenia, formatowania, udało się nawet odzyskać część danych. Nic istotnego nie wniosły jednak do sprawy. Przez kolejne lata do rodziny napływają różne informacje, tropy, ślady wskazujące na to, że Justyna żyje. Jeden z informatorów twierdzi na przykład, że widział zaginioną w Walii. Było to w 2018 roku. No właśnie. W 2018 roku, a więc 12 lat po zaginięciu. To byłaby już kobieta o 12–13 lat starsza od tej, która widniała na zdjęciach z telewizyjnych i internetowych publikacji. Czy możliwe, że mimo to została rozpoznana i to rzeczywiście ona? Oczywiście, możliwe. Jednak do tej pory nie udało się tego śladu zweryfikować i potwierdzić. Czy zaginięcie Justyny Kanickiej to de facto ucieczka od problemów, jakich wiele każdego dnia? Czy jednak było to morderstwo? Może morderstwo poprzedzone porwaniem, przetrzymywaniem? A może samobójstwo? Wszystkie te hipotezy brane były przez śledczych pod uwagę. Po latach dokładnie prześwietlono głównego według najbliższych podejrzanego. Nadal jednak niewiele wiadomo. Nie wiadomo, gdzie Justyna Kanicka jest. Żywa lub martwa. Matka Justyny na poszukiwania na własną rękę, na detektywów i jasnowidzów wydała przez lata wszystkie oszczędności. Jak się okazuje, na darmo. Jeśli Justyna żyje, 2 miesiące temu skończyła 40 lat. Czy jeszcze kiedyś wyjdzie na jaw, co tak naprawdę wydarzyło się w ten feralny piątek 13, zimnego 13 stycznia 2006 roku?